Homo Science. Ponownie dobry wieczór, ponownie audycja Homo Science i tym razem również nasz gość. W studiu jest z nami pan Grzegorz Kozłowski, przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Pan Grzegorz, dobry państwu. Dobry wieczór. Pan Grzegorz Kozłowski nie widzi i nie słyszy. Żebyśmy mogli się z nim porozumiewać, dostałam do ręki taki nadajniczek. Co to jest? W jaki sposób my się porozumiewamy? W jaki sposób pan nas słyszy? Bo tak jest, prawda? To na początek takie drobniutkie sprostowanie. Ja jestem rzeczywiście osobą głuchoniewidomą. Takim terminem operujemy, mówiąc o takich osobach jak ja. I mam to szczęście, że troszeczkę widzę i troszeczkę słyszę. Bardzo niewiele tego wzroku i słuchu mi pozostało. Dzięki temu, że troszeczkę słyszę, mogę używać po pierwsze aparatów słuchowych, które mam w formie zaczep zaustnych na uszach. I właśnie to, co pani ma w swojej dłoni, nadajnik systemu FM, taki jakby nadajnik radiowy, do którego jest podpięty mikrofon. Ja przy aparatach słuchowych mam odbiorniki i dzięki temu słyszę panią tak samo dobrze i rozumiem tak samo dobrze, czy pani będzie metr ode mnie, czy 20 metrów ode mnie. A ile jest w ogóle w Polsce osób głuchoniewidomych? Jaka to jest skala? I no, oni są, rozumiem, jakoś też zrzeszone, tak? To znaczy, no my mamy zarejestrowane, mamy dane takie kontaktowe, imiona, nazwiska, około 2,5 tysiąca osób w skali całego kraju. Natomiast szacunki na podstawie jakichś takich danych statystycznych, porównania z innymi krajami, na przykład jak tam się populacja układa, to tak szacujemy, że to około 5-7 tysięcy. Na szczęście grupa nie jest liczna i jest bardzo rozproszona. Ale ten aparat, przez który rozmawiamy, to nie jest jedyny sposób, dzięki któremu pan kontaktuje się, komunikuje ze światem. Są jeszcze inne sposoby, bo wiem również, że jest pan aktywnym użytkownikiem internetu chociażby. Tak, tak. Aparat słuchowy jest bardzo dobrym rozwiązaniem. System FM do takiego kontaktu twarzą twarz w realu, w mieszkaniu, na konferencji, na spotkaniach jakichś. Jeżeli kilka osób uczestniczy w spotkaniu, to one sobie po prostu podają ten system FM i wtedy musi być dyscyplina w tej rozmowie. Natomiast zdalny kontakt to z jednej strony telefony, smartfony, ale tutaj zaczynam wtedy stosować jeszcze jeden rodzaj sprzętu, tak zwane pętle indukcyjne, które wieszam na szyi. Jest to kabel, który mogę podłączyć do telefonu, do radia, do każdego urządzenia, przełączyć telefon w tryb cewki indukcyjnej i wtedy mogę słyszeć dźwięk z tych innych urządzeń, między innymi z komputera. Bo ponieważ bardzo słabo widzę, nie jestem w stanie korzystać z komputera w sposób normalny, czyli nie widzę dobrze tego, co pojawia się na ekranie, nie widzę zdjęć, nie widzę tekstów, widzę go w zarysach, po to, żebym mógł przeczytać e-maila, artykuł, książkę w wersji elektronicznej. Komputer musi być wyposażony w syntezator mowy, to po pierwsze, czyli program, który generuje, wykorzystując na przykład kartę dźwiękową, kartę muzyczną, generuje mowę ludzką i tak zwany screen reader, czyli program, oprogramowanie, które posługując się, wykorzystując syntezator mowy, ale jest taką nakładką na system operacyjny, która śledzi klawiaturę, śledzi to, co wyskakuje na ekran, i odpowiednio to transponuje, wysyła sygnał do tego syntezatora, który właśnie informuje mnie przy pomocy mowy. Jeżeli ja nacisnę na klawiaturze literkę A, to on powie literkę A. Jeżeli na ekranie wyskoczy e-mail, to screen reader go zinterpretuje i wyśle sygnał do syntezatora mowy i syntezator mowy odczyta treść tego e-maila, czy tej książki, czy artykułu. A do mnie to trafia poprzez właśnie albo ten system FM, który mogę podłączyć do wyjścia audio z komputera, połączyć go kablem i wtedy mogę słuchać komputera przemieszczając się po mieszkaniu, albo właśnie używając pętli indukcyjnej, którą też mogę podłączyć do komputera, albo pętla indukcyjna może być na przykład technologii Bluetooth wykonana. Jeżeli smartfon, telefon, ten komputer ma Bluetooth, laptopy właściwie wszystkie teraz już mają, to mam dzięki temu możliwość pracy z komputerem w formie dźwiękowej. A jeśli tak, no to wszystko, co jest w internecie na przykład, staje się dla mnie dostępne przy spełnieniu pewnych warunków. A jak sobie radzą w takich sytuacjach osoby, które nie mają tej możliwości, tak jak pan, usłyszeć coś, czy zobaczyć w ograniczonym stopniu? Czy dla nich są metody stworzone, aby mogły korzystać ze zdobyczy techniki z internetu?
Tak, są takie możliwości. Mamy przykłady osób zupełnie niewidzących i niesłyszących, które korzystają z internetu, komunikują się, stosują monitor brajlowski, linijkę brajlowską, notatnik brajlowski, różne tu są terminy, bo różne są urządzenia. Ich cechą wspólną jest to, że mają, tak możemy to powiedzieć, wyświetlacz brajlowski, czyli rządek 20, 40, 80 brajlowskich znaków ośmiopunktowych, które po prostu obrazują, na przykład jeżeli na ekranie pojawi się właśnie ten e-mail czy konkretny tekst, to osoba, która nie widzi, nie słyszy, może ten tekst przeczytać pismem Braille'a, tak? Znowu jest to programowanie, które po przechwyceniu tekstu, który normalnie trafia na ekran, transponuje go na postać, którą może zaakceptować to dodatkowe urządzenie, które jest wyposażone właśnie w ten wyświetlacz brajlowski. I wtedy ten wyświetlacz już prezentuje informację tekstową w formie pisma Braille'a. Ale o ile sobie wyobrażam takie działanie, czy to brajlowskie, czy nawet głosowe, w przypadku, nie wiem, e-maila, książki, takiej jak powiem, zwartej dosyć formy, o tyle strony internetowe, które są, no, powiedzmy sobie, kompletnie nieprzystosowane do takich potrzeb, mają, no nie wiem, mają ten tekst rozrzucony w różnych miejscach, tu menu, tu się coś rozwija, tu coś, czy po czymś takim w ogóle da się nawigować w ten sposób? Oczywiście tak, to znaczy tutaj trzeba wspomnieć o kilku problemach. Powiedziałem przed chwilką, że właśnie te wszystkie materiały są dla mnie dostępne przy spełnieniu pewnych warunków. I jest bardzo ważne, żeby te materiały elektroniczne i te w internecie, ale nie tylko, również takie pliki w formie PDF na przykład, nie mogą być jakiekolwiek, tylko muszą być w formie takiej dostępnej, którą potrafią, mówiąc tak obrazowo, ugryźć te programy, które mają przetransponować, czy to na formę powiększonego tekstu, bo oprócz syntezy mowy komputer może też dawać możliwość osobom gorzej widzącym, że automatycznie powiększa fragmentu ekranu, tak? Druk jest większy, zdjęcie jest większe, więc ja często też używam takiej techniki. Często pracuję jakby totalnie, można powiedzieć. Słucham i patrzę na ekran. Bardzo ważna jest dla mnie kolorystyka ekranu. Ja sobie muszę kolorystykę systemu operacyjnego ustawić, dodatkowo dostarczane są dla mnie mało wygodne. To jest jedna rzecz, czyli dostosowanie sprzętu, dopasowanie jego kolorystyki, kontrastu i tak dalej, ale również dostępność materiałów. Jest taki standard WCAG, który na przykład instytucje publiczne mają obowiązek od końca maja, żeby wszystkie serwisy internetowe były dostępne. I wtedy ta dostępność powoduje, że programy analizujące stronę internetową, właśnie te screen readery, są w stanie, jeżeli strona jest dobrze zaprojektowana, dobrze wykonana, są w stanie wykryć na tej stronie nagłówki, tabele, formularze, czyli analizują kod źródłowy, przy pomocy którego jest utworzona na przykład strona, postawiony jest serwis internetowy i na podstawie analizy wyodrębniają elementy kluczowe i to samo oprogramowanie daje z kolei osobie niewidomej czy głucho niewidomej zestaw na przykład skrótów klawiszowych, którymi można, naciskając określoną kombinację klawiszy, nawigować, tak? Na przykład przeglądać tylko nagłówki stron i wybrać ten, który mnie interesuje. Jeśli na stronie jest, nie wiem, kilkanaście artykułów, czy kilkadziesiąt, kilkaset bywa niestety też tak, to oczywiście jest bardzo ważna struktura tych nagłówków, żeby najważniejsze były na poziomie pierwszym, później ewentualnie poziom drugi, trzeci. I teraz właśnie rolą tego programu, który jest tym screen readerem, jest to, żeby dostarczył mi narzędzia, przy pomocy których mogę nawigować, wyszukać ten moment jak najszybciej, to miejsce tekstu, które mnie interesuje i wtedy wydać jak określone znowu polecenie, kombinację klawiszy, czytaj teraz to, znalazłem to miejsce, ty mi teraz to czytaj. No dobrze, my prowadzimy z Olą taką stronę internetową crazynauka.pl, popularno-naukową. To jest zrobione na WordPressie. Czy jest coś takiego, co my możemy lub powinniśmy zrobić, my i inne osoby prowadzące takie po prostu normalne jakieś serwisy, żeby ułatwić panu dostęp do tego? Znaczy przede wszystkim jest potrzebna po pierwsze świadomość, wiedza o tym, że trzeba robić inaczej, bo bardzo wiele problemów wynikających z niedostępności tych materiałów elektronicznych dla nas wynika z niewiedzy, nie ze złej woli, tak? Tylko z braku wyobraźni, że trzeba to zrobić inaczej. Czyli po pierwsze twórcy takich stron,
I najlepiej jest to już mieć tą świadomość, wiedzę w momencie, kiedy projektujemy stronę, bo jest to wtedy najłatwiej zrobić. Muszą wiedzieć właśnie, jakie są te specyficzne potrzeby i ograniczenia i muszą być tego świadomi i z tego musi wynikać wola, że zależy nam na tym, żeby ta informacja była nie tylko piękna, migająca, wyposażona, jak to mówimy, w różne bajery, które czynią stronę bardziej atrakcyjną graficznie, wizualnie, ale właśnie te elementy graficzne, wizualnie, jeśli nie są jakoś dodatkowo dostosowane, opisane na przykład tekstem alternatywnym, tak? Naprowadzamy myszkę, czy najeżdżamy kursorem przy pomocy klawiatury na jakieś zdjęcie, to powinno być napisane, jakby taka, powiedzmy sobie, audiodeskrypcja w cudzysłowie, tak? Powinno być napisane, co na tym zdjęciu jest na przykład, tak? To oczywiście szczegółowość tego opisu zależy od charakteru materiału, wiadomo. I tutaj oczywiście, czyli jest potrzebna wiedza, jest potrzebna świadomość i oczywiście są potrzebne też narzędzia. Są narzędzia, które pozwalają zbadać, czy strona jest dostępna, czy nie jest dostępna. Są takie automatyczne narzędzia, aczkolwiek tu trzeba mieć świadomość, że one są takim wstępnym przybliżeniem, nie wykrywają wszystkich błędów czy złych konstrukcji kodu źródłowego strony. I dlatego oprócz badania dostępności strony przez narzędzia, tak zwane walidatory, których jest kilkadziesiąt o różnych funkcjach, różnym poziomie szczegółowości, jakby badania tej dostępności, tak naprawdę potrzebna jest ocena użytkowników, osób, które niewidomych, czy głuchoniewidomych, czy niesłyszących. Tą dostępność trzeba pod różnym kątem badać, które dodatkowo ocenią, wychwycą miejsca niedostępne czy trudno dostępne. To powinien być proces. Strony, które już istnieją, też można oczywiście i warto dostosować do możliwości i potrzeb osób z dysfunkcją wzroku czy słuchu, tak żeby one były akceptowane, rozpoznawane przez to oprogramowanie, o którym wcześniej mówiłem. To, co pan mówi, dotyczy w dużym stopniu dostępu do internetu na komputerze stacjonarnym czy laptopie, ale w tej chwili internet się coraz bardziej, można powiedzieć, przenosi na urządzenia mobilne, czyli no przede wszystkim smartfony, tablety. To są urządzenia z ekranami dotykowymi zazwyczaj, czyli to chyba zaczyna być problem, bo tutaj już trudno wcelować, nie wiem, w klawisz chociażby. Tak, znaczy, może zanim opiszę, to w ogóle taką refleksją się podzielę, że rzeczywiście ten rozwój technologii i tych komputerowych, w tym sensie pojawiania się kolejnych systemów operacyjnych czy wersji oprogramowania, ale również właśnie jeszcze bardziej to widać w przypadku technologii urządzeń mobilnych, jest bardzo dynamiczny. Jest generalnie adresowany do odbiorcy, który widzi, który słyszy. I oczywiście to powoduje niestety, że pojawiają się bariery, tak? Gdy pojawiły się w ogóle telefony komórkowe, na początku one były dostępne tylko o tyle, o ile osoba niewidoma mogła wystukać na klawiaturze numer telefonu, na który dzwoni. SMS-a już nie odczytała. Minęło trochę czasu, zanim pojawiło się oprogramowanie na telefony, na przykład systemem Symbian czy innymi systemami, które są wykorzystywane w telefony, które też dawały możliwość powiększenia obrazu i dawały możliwość zainstalowania znowu syntezatora mowy i tego odpowiednika screenreadera, tylko właśnie stworzonego dla potrzeb telefonu komórkowego. Jak już opanowaliśmy te telefony dotykowe, te telefony z klawiaturą, zaczęły się pojawiać telefony dotykowe i oczywiście znowu musiało upłynąć sporo czasu, zanim technologia dotykowa stała się dla nas dostępna, zanim powstały wersje programów, które interpretowały dotykanie ekranu, przetwarzały na dźwięk, odczytywały nam na przykład zawartość, znaczy nazwę ikonki, na którą dotkniemy, interpretują gest tak zwany, czyli właśnie czy stukniemy dwoma palcami, czy jednym, czy zrobimy kółko, czy pociągniemy palcem w górę, czy w dół. Ponieważ oprogramowanie takie tradycyjne też tego typu gesty stosuje i rozpoznaje, no to tylko pojawiła się potrzeba, żeby nie tylko ten telefon, smartfon zareagował, ale żeby dodatkowo jeszcze poinformował ten syntezator mowy, screen reader i syntezator mowy, żeby wypowiedziały, tak, tą akcję, żeby zareagował. Przykładowo, jeżeli ja używam iPhone'a, to jest akurat urządzenie takie najbardziej, można powiedzieć, że Apple jest takim liderem tutaj, jeśli chodzi o
puszczanie na rynek sprzętu komputerowego, smartfonów, który spełnia jakby wymogi takiego projektowania uniwersalnego, czyli takiej filozofii tworzenia produktów, usług, która zakłada, że użytkownikiem produktu czy usługi może być każda osoba, tak? Bez różnicy. Widzi, nie widzi, ma rękę, nie słyszy, potrzebuje jakiegoś powiększonego obrazu. Produkty Apple właśnie często wychodzą w takiej formie, że wyjmujemy z pudełka i jest dostępny dla osoby. W tym momencie jest głuchoniewidomy. Jeżeli ja włączę takiego iPhone'a, na ekranie dotknę, nie wiem, ikonki, która reprezentuje przykładowo polecenie ustawienia, to iPhone mi najpierw powie ustawienia i w tym momencie ja wiem, że muszę stuknąć dwa razy, nie raz tak jak normalnie osoba, tak, tylko dwa razy muszę stuknąć i wtedy to spowoduje otwarcie tego okna, w którym mamy zestaw tam różnych parametrów, których wartość możemy ustawić. Czyli po prostu chodzi o to, żeby przypadkowe dotknięcie palcem ekranu nie wygenerowało jakiejś akcji, której ja mogę nie chcieć, tylko najpierw musi być przeczytane, co ja dotknąłem, co mogę wykonać i dopiero potem wydaję polecenie, zrób to. Tak, to jest to. Jeżeli na przykład ja przeciągnę palcem od góry do dołu i tam jest kilka ikon, to ten syntezator, śledząc ruch mojego palca po ekranie, czyta mi kolejne ikony. Ja się mogę zatrzymać na tej, która mnie interesuje, czyli nie muszę oddzielnie dotykać różnych miejsc ekranu, mogę pociągnąć po prostu. I jak wiem, tak, to jest ta ikona, która mnie interesuje, wtedy odrywam palec, stukam dwa razy, wchodzę do tego miejsca, które ta ikona reprezentuje. To tak obrazowo mówiąc, tak to działa w tej chwili. Homo Science. I znowu audycja Homo Science, znowu nasz gość. A jest z nami w studiu pan Grzegorz Kozłowski, przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. I pan Grzegorz przed chwilą odebrał SMS-a. Wykonał kilka takich czynności, których na co dzień przy odbieraniu SMS-ów my nie wykonujemy. Co pan właściwie zrobił i na czym polega odbieranie i wysyłanie SMS-ów przez osobę głuchoniewidomą? Akurat w tym przypadku otrzymałem tego SMS-a jeszcze na taki tradycyjny telefon ze zwykłą klawiaturką, który ma malutki wyświetlacz i w tym telefonie akurat nie mam zainstalowanego oprogramowania obsługującego, wspomagającego wykorzystanie telefonu. No po prostu jest to cen drogi, to oprogramowanie drogie, nie zawsze mogę sobie na to pozwolić, ale mam do dyspozycji lunetkę, monokular, która daje 24-krotne powiększenie obrazu. Więc w momencie, kiedy ja poczuję za pomocą wibracji, telefon może być zupełnie wyciszony, ważne jest, żeby była wibracja, ważne jest, żeby ta wibracja reagowała, znaczy prezentowana była w różny sposób, trochę inaczej dla SMS-a, trochę inaczej dla telefonu, dla sytuacji, kiedy ktoś dzwoni do mnie, to ja wtedy wiem, jak reagować. Wtedy otwieram, znaczy wyjmuję telefon z kieszeni, wyjmuję monookular, czytuję sobie monookularem treść SMS-a na ekranie. Jeżeli chcę odpisać, to posługuję się zwykłą klawiaturą. Znając pamięciowo układ klawiszy, trzymam w lewej dłoni, piszę tekst kciukiem, którego zasięgu jest cała klawiatura. I śledzę przy pomocy monookularu pojawiający się tekst. No i wykonuję później polecenie wyślij i w ten sposób mogę funkcjonować. Drugi wariant jest taki, z którego też korzystam na przykład w środkach komunikacji, gdzie jadę, autobus troszkę trzęsie, więc monookularem jest bardzo trudno odczytać cokolwiek. Wtedy, jeżeli mam możliwość korzystania z telefonu udźwiękowionego, no to właśnie też poczuję, że przyszedł SMS, podłączam pętlę indukcyjną albo słuchawki, albo ten system FM kabelkiem do telefonu i telefon mi odczytuje SMS-a. Odpisując, mam kontrolę dźwiękową, tak? Naciskane klawisze, mam kontrolę, co naciskam, wybieram polecenie wysłania i wysyłam. W przypadku smartfonów technika jest taka sama, ale dodatkowo też smartfony już mogą współpracować z monitorami brajlowskimi, które bardzo wygodną taką opcją jest, jeżeli smartfon i monitor brajlowski są połączone ze sobą, na przykład przy pomocy technologii Bluetooth. Wtedy w ogóle telefon mogę trzymać w kieszeni. Ważne, żebym w garści miał monitor brajlowski.
Zdarzało się, że rozmawiałem kiedyś przez telefon, używając pętli indukcyjnej, bezprzewodowej. Telefon schowany, ja tylko pętla na szyi i coś mówię. I to powodowało trochę taką dziwną sytuację. Niektórzy komentowali potem, że ja mówię sam do siebie. Do siebie gada, tak, takie wrażenie. A ja chciałem zapytać, jak się porozumiewają ze sobą osoby głuche, niewidome, które mają całkowity, że tak powiem, w ogóle nie słyszą. Bo głucho, bycie głucho niewidomym to jest tak naprawdę zablokowanie tych dwóch głównych dla człowieka kanałów odbioru. Mowa pozostaje, natomiast skoro człowiek nie słyszy, nie widzi, to jak dwie takie osoby ze sobą się, no jak jest najwygodniej się porozumiewać? To znaczy czasem jest jeszcze gorzej, bo nawet mowy nie dostaje i komunikacja w dwie strony musi być trochę nietypowa. No sposobów jest kilka. Tutaj może podstawą nawet nie są technologie nowoczesne, choć technologie też istnieją i za chwilkę powiem, ale po prostu są metody komunikacji dotykowej wtedy. Jest na przykład taki alfabet Lorma, który polega na tym, że na dłoni każda tam literka ma swoje ściśle określone miejsce, punkt dłoni, ewentualnie też jest to jakiś gest, ruch, pociągnięcie, linia i tak dalej. I oczywiście można ten alfabet opanować, można się nim komunikować. Jest język migowy, który normalnie osoby widzące odbierają wzrokowo, osoby głucho niewidome, które znają ten język, mogą śledzić dłonie, ręce osoby migającej i rozpoznawać te znaki. Oczywiście jest też możliwość wykorzystania nowoczesnych technologii i tutaj znowu zastosowanie ma pismo Braille'a, jeżeli osoba głucho niewidoma je zna. Jeszcze zanim pojawiły się komputery, to istniały takie mechaniczne urządzenia, które były wyposażone w klawiaturę albo taką, jak mają maszyny brajlowskie do pisania, składające się z 6 klawiszy do wybijania punktów brajlowskich, albo zwykłą klawiaturę do pisania, tak jak maszyna do pisania w takim tradycyjnym układzie. Natomiast w tym samym jakby module, w tej samej obudowie znajdowały się z drugiej strony na przykład jeden sześciopunkt brajlowski. Naciśnięcie literki A na klawiaturze powodowało, że pod palcem osoby głucho niewidomej, która kładła swój palec na takim jakby mini ekraniku, tak to powiedzmy, pojawiała się wypukła literka A. Jeżeli ktoś nacisnął literkę B, na klawiaturze pojawiała się literka B w wersji brajlowskiej i takie rozwiązania mechaniczne istniały już w latach 60., 70., jeszcze zanim technologia komputerowa się pojawiła. Teraz tego typu technika komunikacji jest po prostu wykonywana już elektronicznie i znowu może to być tak, że wykorzystujemy do komunikacji komputer, laptopa, który jest połączony na przykład właśnie Bluetoothem z monitorem brajlowskim. Osoba, która chce się skomunikować z osobą głucho niewidomą, całkowicie, czy nawet ze mną, pisze na klawiaturze, wykorzystując nawet zwykły, najprostszy notatnik. Nie jest potrzebne żadne specjalne jakieś tam oprogramowanie. Ważne, żeby w komputerze był ten program, który obsługuje technologię wysłania tekstu i wyświetlenia tekstu na monitorze brajlowskim. I ktoś pisze ten tekst na klawiaturze komputera, ja odczytuję to w brajlu. Jest też taka technika, ja ostatnio jej korzystam z tej techniki przekazu informacji, że ktoś, kto pisze na klawiaturze, ten tekst jest wypowiadany syntezatorem mowy i ja podłączam swój system FM do wyjścia z komputera i odczytuję mowę syntetyczną. I to jest taki może troszeczkę paradoks, ale wada słuchu nie polega na tym tylko, że ciszej słyszymy, tylko na tym, że nie rozumiemy pewnych dźwięków i są głosy, które ja bardzo źle rozumiem. Natomiast tak się złożyło, że powstała kiedyś w Polsce technologia, jeszcze zanim powstało oprogramowanie dla niewidomych, program syntezy mowy, który ja rozumiem prawie w 99% to, co jest mówione. Okazuje się, że w pewnych sytuacjach lepiej rozumiem mowę komputerową niż żywą mowę człowieka, który mówi. I ta technologia mi wtedy też pomaga. Jak jestem na spotkaniach, ktoś pisze na klawiaturze, ja odsłuchuję po prostu przez komputer, przez system FM ten tekst, który jest pisany na klawiaturze. Więc tu kombinacji jest mnóstwo po prostu. Jest bardzo ważne, żeby narzędzie, oprogramowanie, sen dostosować do konkretnej osoby głucho niewidomej, bo każda jest inna. Te zdobycze techniki, o których pan mówi, to jest w ogóle XXI wiek, niekiedy tak sobie słuchamy tego z podziwem wielkim. I my tutaj pisujemy od czasu do czasu o nowych technologiach, a
To, o czym pan mówi, to jest naprawdę niesamowita i rzecz, o której się na co dzień nie słyszy. Natomiast chciałabym zapytać o to, czy osoby takie jak pan mogą podejmować aktywność zawodową? Czy to jest w ogóle możliwe przy wsparciu technologii? Jak najbardziej jest możliwe. Znaczy, było możliwe już zanim taka nowoczesna technologia powstała, bo ja sam przepracowałem 10 lat w ośrodku obliczeniowym zakładów Kacprzaka w Warszawie, jako że studiowałem informatykę, skończyłem te studia i pracowałem jako programista i wtedy moją możliwość dostępu do komputera wynikała po pierwsze z faktu pamięciowego opanowania pisania na klawiaturze, to jest podstawa w ogóle. Powtórę, używałem wtedy takiej technologii, takiego urządzenia, które się nazywało Optakon, czyli ono transponowało zwykły druk, czy to z papieru, czy z ekranu, znowu na postać dotykową, ale to było odwzorowanie kształtu liter. Nie pismo Braille'a, tylko kształt literki był jakby rysowany przez takie wystające igiełki na opuszku palca. I już w tym momencie mogłem, też wykorzystywałem powiększenie tekstu, monookular w pewnym momencie, więc już wtedy było możliwe wykonywanie tego typu dość zaawansowanej pracy. Teraz jest to łatwiejsze oczywiście, bo jest więcej tych technologii różnorodnych. Jest natomiast bardzo ważne, żeby stanowisko pracy dla osoby takiej niepełnosprawnej, jak ja, było dostosowane, przystosowane, wyposażone właśnie, jeżeli to jest stanowisko, nie wiem, osoby, która będzie pracowała, wykonywała pracę biurową, no to musi być komputer, musi być czasem drukarka brajlowska, musi być monitor brajlowski, czy właśnie syntezator mowy, zależnie od sytuacji, musi być odpowiednie oświetlenie na tym stanowisku pracy, musi być dobry kontrast wokół tego stanowiska pracy, żeby nie było problemu z rozróżnieniem fotela, stołu, podłogi, ścian i tak dalej. Musi być po prostu to stanowisko odpowiednio tam przystosowane. Jest bardzo dobrze i bardzo ważne, jeżeli również personel, wśród którego taka osoba jak ja funkcjonuje, no miał pewną świadomość tego, jak ja funkcjonuję, w jaki sposób może się ze mną skomunikować, w sposób tradycyjny również. Więc musi być jakby taka wiedza, świadomość otoczenia, w którym funkcjonuję. I wtedy bardzo wiele zawodów, tu nie mówię o tych zawodach takich prostych, jakiegoś montażu, składania, bo te rzeczy są od dawien dawna dostępne dla osób niewidomych, ale również te techniki, te zawody wymagające większej mobilności. Wielką pomocą, tutaj nie mówiłem, są na przykład dla osób niewidomych, ale i głuchoniewidomych, systemy wykorzystujące GPS, tak, smartfony czy telefony tradycyjne. Też ogromną pomocą jest to, że syntezator mowy może nam powiedzieć, co jest w pobliżu nas, gdzie idziemy, jaki jest przystanek, jeżeli jedziemy autobusem. Więc to daje nam możliwość takiej dużej mobilności. Ale, żeby nie było tak dobrze, ja zawsze mówię, że moje funkcjonowanie osoby głuchoniewidomej jest tyleż zależne od tych wspaniałych technologii, jak i wsparcia drugiego człowieka. Ja bym do państwa nie przyszedł, gdyby nie przyszła ze mną osoba, która jest wyszkolonym u nas tłumaczem przewodnikiem, która wie, jak dojść, jak mnie przeprowadzić przez drzwi, jak wejść do windy w taki sposób, żebym się gdzieś tam po drodze nie zawadził, nie potłukł. Czasem ta właśnie osoba musi metodą dotykową mi ułatwić kontakt, bo jeżeli jest hałas, to żaden aparat słuchowy nie pomoże mi w kontakcie i wtedy ja też muszę używać metod dotykowych, czyli technologia plus drugi człowiek odpowiednio przygotowany. Ja to szacuję, że to jest tak po 50% na każde z tych form wsparcia. Dopiero jak te dwie formy wsparcia dla mnie dostępne, dopiero mogę funkcjonować aktywnie, kierować organizacją, uczestniczyć w spotkaniach, spotykać się z ludźmi i korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, z których korzystają ludzie widzący i słyszący. A na ile jest, bo mówi pan o właśnie miejscach i okolicznościach, które są specjalnie przygotowane dla osób głuchoniewidomych, natomiast na ile świat codzienny, typu, nie wiem, komunikacja miejska, urzędy, ale też, nie wiem, firmy jakieś prywatne są w ogóle przygotowane jakkolwiek na pomoc takim osobom jak pan, na załatwianie normalnych rzeczy na co dzień. Apteki, poczta. Jak to w praktyce wygląda, takie funkcjonowanie?
Znaczy ogólnie rzecz biorąc wygląda bardzo źle, jest bardzo trudne, dlatego że z jednej strony świadomość, jakby tak szeroko rozumiana świadomość społeczna tego, jakie musimy mieć warunki, jakie formy wsparcia, żeby móc funkcjonować na równi z pozostałymi, że tak powiem, ludźmi, obywatelami, no jest znikoma, tak? I jesteśmy postrzegani często, że no tak, trzeba dać nam nową technologię, to jest bardzo drogie, więc jesteśmy jakimś tam obciążeniem dla społeczeństwa, ciężarem, tak? Patrzy się często przez pryzmat taki, że wyposaży się nas w jakiś sprzęt, wyszkoli się nas, czy personel, to stajemy się jakby osobami, które no, nie obciążają społeczeństwa, ale wytwarzają, tak? Przyczyniają się do wytwarzania pewnych dóbr, pewnych... Więc bardzo taką ważną barierą, która nas tutaj ogranicza i która się przekłada, no później już na te szczegółowe ograniczenia i bariery, to jest brak tej wiedzy i świadomości. No i w związku z tym oświetlenie na ulicach teraz klęską jest dla mnie po prostu. No nie mogę tego zrozumieć i zaakceptować oświetlenia montowanego w płytach chodnikowych, czy na bardzo niskich słupkach, tak? Jeżeli jest ciemno i ja widzę tego typu oświetlenie, no to po prostu razi. Ja nie widzę, co jest za tą lampką. Czy jest już krawężnik, czy jest jakaś dziura. To jest po prostu dramat, tak? Świadomość ludzka idzie w tym kierunku. Róbmy oryginalnie, róbmy fajnie, inaczej niż było. Nie myśli się o tym, że to właśnie jest strasznym utrudnieniem nieraz dla tej osoby, dla której tak jak było, było już dobrze. Czujemy bardzo często tą przestrzeń publiczną. Jeżeli idę do kina, do teatru na przykład, mam system FM, ale bardzo często nie jestem w stanie się podłączyć do nagłośnienia, bo są przeróżne standardy łączenia urządzeń elektronicznych, ale jest rozwiązanie typu pętla indukcyjna, która mogłaby otaczać salę. Ja wchodzę na taką salę kinową, teatralną, przełączam aparat w tryb tej właśnie cewki indukcyjnej, które 90% aparatów słuchowych posiada, a wszystkie implanty ślimakowe, wszczepy właśnie też posiadają taką cewkę. Przełączam sobie i wszystko mogę słyszeć, tak? Więc tych technologii jest mnóstwo, natomiast nie są niestety powszechnie stosowane. Owszem, są autobusy, w których na przykład jest wypowiadana synteza mowy, jaki to jest przystanek, gdzie jedziemy, ale właśnie często jest ustawiony zbyt cicho, tak? Często jest źle zaprogramowany. Często zdarza się tak, że mówi za szybko przystanek do przodu albo właśnie do tyłu, tak? Bo no, przez jakieś niedbalstwo czy przez niedostosowanie. Schody na przykład, jakieś przejścia. Ogromnym problemem jest to, jeżeli schody są w tym samym kolorze, na przykład, w którym jest chodnik. Dobrą techniką jest, nie wiem, oznaczenie pierwszego, ostatniego schodka. Pojawiają się już takie rozwiązania przyjazne, jakieś prowadnice, które można podeszłą butem wyczuć tak, że gdzieś są jakieś guzki, jest jakaś linia prowadząca, łatwiej jest trafić. No ale to ciągle są takie oazy na pustyni, można powiedzieć. Mało tego jest. Zawsze niestety musimy o to zabiegać, tak? Musimy dążyć, żeby zmieniać świadomość, żeby znajdowały się środki umożliwiające stosowanie tych rozwiązań. I to się przekłada na naszą aktywność, która z kolei powoduje, że nie stajemy się ciężarem, tylko jakimś takim twórczym elementem społeczeństwa. Ale właśnie brakuje tego spojrzenia, że zainwestujemy, to coś z tego będziemy mieli jako społeczeństwo, tylko jesteśmy odbierani jako ci, którzy kosztują społeczeństwo. I myślę, że to jest taka bardzo, bardzo wielka bariera, która utrudnia stosowanie rozwiązań dla nas przyjaznych. Powiedział pan o wielu rozwiązaniach, z których mogą korzystać osoby głuchoniewidome, a skąd w Polsce można takie rozwiązania wziąć? Czy Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym może pomóc osobom z taką niepełnosprawnością właśnie pośredniczyć w zdobyciu takiego sprzętu? Znaczy my jesteśmy, nasza organizacja jest w tym momencie jedyną organizacją w Polsce, która dysponuje pewną wiedzą, dysponuje specjalistami, dysponuje doświadczeniem. W przyszłym roku będziemy świętować 25-lecie istnienia towarzystwa i tak naprawdę staramy się, oprócz oczywiście świadczenia tej konkretnej, bezpośredniej pomocy naszym beneficjentom, to tą drugą bardzo ważną działką, obszarem naszej działalności, to jest właśnie ta zmiana postaw, budowanie wizerunku, sygnalizowanie potrzeb, inspirowanie rozwiązań prawnych. Za bardzo ważne uważamy na przykład organizowanie szkoleń, warsztatów, czyli po prostu takie działania proświadomościowe, dla otoczenia osób głuchoniewidomych, czyli właśnie dla urzędników, dla
osób decydujących o wydatkowaniu środków. Na to jest bardzo trudno uzyskać środki finansowe na przykład, więc to jest taki trudny obszar działania. Bardzo nam zależy właśnie na tym, żeby osoby głuchoniewidome były zaopatrzone w sprzęt i mało tego, żeby mogły z tego sprzętu korzystać, też muszą przejść szkolenie. Organizujemy szkolenia komputerowe dla takich osób głuchoniewidomych. Organizujemy jakby też inne formy takiej aktywizacji osób. Realizowaliśmy duży projekt prozatrudnieniowy, gdzie właśnie przygotowywaliśmy osoby głuchoniewidome do wejścia na rynek pracy, ale też oferta była kierowana do pracodawców, których ośmielaliśmy do kontaktu z osobami głuchoniewidomymi. Więc to wszystkie działania bardzo szerokie, które staramy się realizować, no po pierwsze wymagają personelu, wymagają środków finansowych, wymagają tego, abyśmy byli znani, widziani, rozpoznawalni, żeby osoby głuchoniewidome w ogóle były dostrzegane w społeczeństwie. Przytoczyłem te liczby na początku, co to jest te 2000 osób w skali tych 40 blisko milionów Polaków. Jak sobie wyobrazimy, odniesiemy tą ilość do skali powiatu na przykład, no to jest kilka osób na powiat, więc to naprawdę jest taka ilość, dla której trudno jest takie masowe formy wsparcia organizować. Kończyć musimy, bo czas nas goni. Bardzo panu serdecznie dziękujemy. Cóż, pozostaje życzyć, żeby przede wszystkim świadomości, tak, żeby ludzie sobie zdawali sprawę z takich potrzeb. Mogę ze swojej strony obiecać, że postaramy się, żeby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna. To takie, że tak powiem, działanie w skali mikro, ale zawsze coś. Nie, bardzo, bardzo do tego zachęcam i służę kontaktami do osób już nie tylko głuchoniewidomych, ale właśnie również niewidomych, które tym tematem bardzo żyją. My współpracujemy oczywiście, bo to też jest ważne. Nie uważamy, że głuchoniewidomi są jakby środkiem świata, są jedyną grupą, której trzeba pomagać, wspierać. Uważamy, że bardzo wiele problemów, bardzo wiele rozwiązań, jeżeli się okazuje, i tych technologicznych również, dobre dla osób głuchoniewidomych i skuteczne dla nich, to są też dobre dla niewidomych, dla osób słyszących, ale i dla pełnosprawnych. W takim razie dziękujemy bardzo za wizytę w studiu. Naszym gościem był pan Grzegorz Kozłowski, przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Ja dziękuję bardzo i zapraszam do kontaktu z naszym stowarzyszeniem. Dziękujemy i życzymy dobrej nocy. Homo Science.